No i bardzo się cieszę, że macie świetne nastroje, ponieważ właśnie wybiła godzina 11. Nie było dzwonów, zegara nie mamy, ale komputer mówi, że 11 godzina to jest ta pora, kiedy rozpoczynamy nasze spotkanie. Serdecznie witam panów, którzy zgodzili się poinformować, opowiedzieć, zrelacjonować zapisy w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym i inne związane z nią ustawy. To bardzo długi tytuł, ale wszyscy i nasi mówcy i słuchający są przyzwyczajeni do tego typu nomenklatury z całą pewnością. Jak państwo wiedzą, w zeszłym tygodniu ukazał się projekt tej ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym. Ukazały się uzasadnienia oraz projekty rozporządzeń ministra cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, ministra infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy, ministra infrastruktury w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych oraz w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Proponuję i takie są nasze wstępne ustalenia, żebyśmy się głównie zajęli dzisiaj informacją o projekcie ustawy zmieniającej ustawę. Natomiast w momencie, kiedy pojawi się potrzeba, oczywiście pamiętamy o projektach rozporządzeń, ale na nie i tak będziemy pewnie musieli czekać. W dzisiejszym spotkaniu biorą udział, pozwolą państwo, że alfabetycznie wymienię, aczkolwiek w innej kolejności poproszę o zabranie głosu. Jest z nami pan Marek Górny, wykładowca, który szkoli kierowców zawodowych od wielu już lat i ma ogromne w tym zakresie doświadczenie. Pan Marek jest z Krakowa. Jest z nami pan Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Były instruktor, chociaż pewnie jakby chciał, to mógłby wrócić do zawodu. Egzaminator, ekspert do spraw BRD i wielu innych związanych z ruchem drogowym. I jest z nami pan Maciej Wroński, którego życiorys musiałabym długo odczytywać, bo i funkcji, i zasług, i pracy w to, żeby między innymi prawo o ruchu drogowym wyglądało jak najlepiej, ma bardzo wiele. Obecnie, zapewne też wszyscy nasi słuchacze wiedzą, pan Maciej Wroński jest prezesem Transportu i Logistyki Polskiej, organizacji, która zrzesza przewoźników drogowych bardzo poważnych. To są panowie, których poprosiliśmy o informacje na temat projektu ustawy. Nie chcemy z założenia, aczkolwiek mogą się pojawić takie wątki, ale z założenia nie chcemy dzisiaj dyskutować na temat zapisów, raczej się informować naszych słuchaczy, być może uczyć się wzajemnie odczytywać zapisy w tym projekcie ustawy o zmianie ustawy. Pierwszą osobą, którą chciałabym poprosić o zabranie głosu, jest pan Maciej Wroński. Bardzo, bardzo uprzejmie prosimy. Dzisiaj jest nas tylko czworo, ale trzech mówców. Jeżeli się nie zmieścimy w zasadach, które stosujemy zazwyczaj, czyli do 10 minut, to dzisiaj się nic nie stanie. Chcemy, żeby informacja była wyczerpująca. Jest czat, do którego mogą zgłaszać pytania i problemy nasi słuchacze. Jest na Facebooku szansa na komentowanie. Także zapraszam państwa do rozmowy, do informacji. Od razu, choć ten przydługi jest mój wstęp, od razu powiem, że debatę na ten sam temat, być może trochę inaczej sformułowany, zobaczymy, co się będzie działo w Sejmie. Debatę planujemy już wkrótce, prawdopodobnie 16 września. Wtedy będzie więcej szans na dyskusję, na zgłaszanie uwag, na być może nawet konflikty, ale w cudzysłowie podawane.
Chciałabym tylko jeszcze dla porządku powiedzieć, że przede mną leży wydrukowanych 50 stron projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym, projektu ustawy o zmianie ustawy. Cały plik, który zawiera uzasadnienia i projekty rozporządzeń, to stron 500. Wydaje się, że te liczby są wystarczającym powodem, dla którego spotkanie typowo informacyjne ma sens. Bardzo Państwa zapraszam, a Pana, Panie Macieju, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Ja obawiam się, że tutaj troszeczkę narażę się prowadzącej Pani Prezes i Pani Redaktor Bożenie, bo raczej potraktuję tą swoją wypowiedź jako pewne impresje związane z tym projektem. Powiem tak, przeczytałem, pomyślałem i się zasmuciłem. Te trzy słowa mogłyby już wyczerpać całą moją wypowiedź, no ale jednak mimo wszystko spróbuję tutaj troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Otóż tak, jesteśmy zorganizowani w formie państwa. Jest to taka jak gdyby jednostka, która już powstała od starożytności, która miała przede wszystkim na celu zaspokajanie pewnych potrzeb społecznych. To dzięki państwu żyło nam się lepiej, bezpieczniej, mądrzej. I teraz każda działalność prawodawcza powinna mieć jakieś swoje społeczne cele. Tymczasem patrząc na ten projekt, powiem zupełnie Państwu szczerze, że ja tych celów za bardzo nie widzę. Są może jeden, dwa lub trzy rozwiązania, które rzeczywiście rozwiązują jakieś rzeczywiste problemy. I teraz może skupmy się, czemu miała ta ustawa służyć, przynajmniej po lekturze uzasadnienia obszernego 50 parę stron, no spróbujemy po prostu ustalić. Więc przede wszystkim doprecyzowaniem, tutaj czytam z uzasadnienia, i rozszerzeniem stosowania wyjątków w zakresie dyrektywy 2003/59, tam wprowadzeniem specjalnego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. No fajnie, ale przypominam sobie, jak zostałem dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego. Na moim biurku zaczęły lądować teczki z decyzjami administracyjnymi. I te decyzje administracyjne zawsze, podkreślam zawsze, były na niekorzyść osób, które o cośkolwiek się ubiegały. No, troszeczkę mi się to nie podobało. Poprosiłem jednego z naczelników wydziałów o rozmowę i mówię, panie X, no dlaczego pan tutaj tak na niekorzyść w ogóle tego przedsiębiorcy, który ubiega się o jakieś tam odstępstwo, jakieś tam zezwolenie, w ten sposób zrobił? Panie dyrektorze, bo jak się zgodzimy, to się może coś stać, prawda? Dlatego lepiej się nie zgodzić. No dobra, panie X, ale co się może stać? No ja nie wiem, ale może się coś stać. A jak nie mamy racji, no to przedsiębiorca się odwoła i ewentualnie w sądzie wygra. No, byłem przerażony tego typu podejściem, ale zapytałem się, panie X, okej, a czy pan wie, po co są te przepisy, jaki cel mają realizować? Panie dyrektorze, ja nie jestem od tego, żeby wiedzieć, jaki cel mają przepisy, ja jestem od tego, aby je stosować. I właściwie to jest ta puenta, która posłuży do... Puenta powinna być na końcu, tutaj znalazła się na początku, ale do dalszego mojego komentarza. Otóż dyrektywa 2003/59 tak naprawdę nie jest jakąkolwiek wartością samą w sobie. Tak to jest, że działając w tym transporcie drogowym od początku lat 90. po prostu ja znam historię tych wszystkich, w tym unijnych aktów prawnych, i dyrektywa 2003/59 powstała z inicjatywy nomen omen jak zwykle Francuzów, bo to oni zawsze te inicjatywy w transporcie drogowym, w ruchu drogowym wprowadzają, dlatego że najpierw wprowadzili takie przepisy u siebie w kraju. Ich przewoźnicy, ich kierowcy byli obciążani, prawda, kosztami tego typu szkoleń i zaczęli protestować, że my jesteśmy niekonkurencyjni, mamy większe bariery niż nasi konkurenci, prawda, z Niemiec czy z innych krajów unijnych.
No w związku z tym, no co zrobili Francuzi, no skoro my wprowadziliśmy złą regulację, no to rozszerzymy ją na całą Europę i wtedy już będzie konkurencyjnie, wobec wszystkich zostaną postawione te same bariery. Szanowni Państwo, no trwające kilka miesięcy szkolenie kierowców tak naprawdę nie ma sensu. Tą wiedzę, jaka jest od kierowcy wymagana, moglibyśmy przekazać przez miesiąc, a nawet jeżeli jest dobry instruktor, dobry ośrodek szkolenia, dobre pomoce dydaktyczne, moglibyśmy generalnie rzecz biorąc przekazać znacznie szybciej. W związku z tym w tej chwili taka obrona formalnych tych zapisów, na zasadzie nawet takiej, że jeżeli tam będzie skrócona, nie wiem, o pół godziny czas, no to cofa się tą kartę kwalifikacyjną, cofa się prawo jazdy, w ogóle zatrzymuje, czy człowiek nie może prowadzić samochodu, no bo ośrodek skrócił o pół godziny czas prowadzenia zajęć, no mi się w głowie nie mieści, bo przepraszam bardzo, o co tutaj chodzi? Bronimy regulacji w sumie narzuconych, prawda, nie mających specjalnie uzasadnienia, jeśli chodzi o ten czas, bronimy niczym niepodległości i wprowadzamy sankcje. To już powiedziałem o jednym rozwiązaniu. Jeżeli właśnie ośrodek na przykład skróci czas prowadzenia szkolenia, jeżeli na przykład ośrodek nie dopełnił formalności, działa bez zezwolenia, o czym uwaga, o czym niekoniecznie kierowca czy kursant może nawet wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę, konsekwencje ponosi ten kierowca. Przy czym nie jest czas ograniczony. On może na przykład już od, nie wiem, 3 lat generalnie co do zasady jeździć bezpiecznie, nie mieć żadnych naruszeń, czyli zna te przepisy, ale formalnie gdzieś tam zostało skrócone szkolenie, zabieramy mu prawo jazdy. Zresztą, jeżeli poczytamy to uzasadnienie, no to zwróćcie uwagę na język. Język generalnie determinuje wszystko. Otóż używanie przez kierowcę takiego prawa jazdy z kodem 95 czy tej karty kwalifikacyjnej, gdzie były po stronie ośrodka szkolenia jakieś niedociągnięcia, nazwane jest w uzasadnieniu wyłudzeniem, czyli stygmatyzuje to kierowcę. No przepraszam, no na jakiej zasadzie można powiedzieć, że kierowca cokolwiek wyłudził, jakikolwiek dokument. On poszedł do ośrodka szkolenia, nie liczy z zegarkiem, no bo no konia z rzędem, panie Marku, później pan się do tego ustosunkuje. Czy kursant liczy liczbę godzin w sumie, czy zostały skrócone, czy nie zostały skrócone podczas zajęć? Przeważnie, jeżeli zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, interesujący, to raczej się koncentruje na tej przekazywanej wiedzy, a nie liczy i zastępuje w tej chwili organ nadzoru, prawda, który powinien kontrolować. Zresztą taka nadmierna restrykcyjność, nadmierna regulacja związana jest chociażby z kolejnym elementem, jaki wprowadza ta ustawa, czyli profil znowu tego kierowcy zawodowego. No Boże drogi, w uzasadnieniu przeczytamy, że chodzi tutaj o to, żeby wyeliminować nieprawidłowości i żeby, uwaga, i żeby ułatwić życie kierowcom, co spotka się w ocenie projektodawcy z życzliwym przyjęciem ze strony ośrodków szkolenia, przedsiębiorców i samych kierowców. No ja bym proponował, żeby może projektodawca nie domyślał się i nie wymyślał, co może się spotkać z życzliwym przyjęciem, tylko po prostu, żeby się zapytał tych kierowców, tych przedsiębiorców, tych ośrodków szkolenia, czy spotka się to z ich życzliwym przyjęciem, bo wtedy ta ocena z uzasadnienia byłaby, szanowni Państwo, zupełnie inna. Ja sobie tutaj przypominam skądinąd bardzo przesympatycznego sekretarza stanu Tadeusza Jarmuziewicza, który uzasadniał w Sejmie profil kandydata na kierowcę tym, że chodzi o to, żeby nie dopuścić, że osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia, żeby się nie szkoliła. A ja się pytam, co by się stało z punktu widzenia społecznego, nawet gdyby taka osoba wzięła udział w szkoleniu, czy nawet przeszła egzamin. I tak w starostwie, który ma dostęp do CEPiK-u, prawda, nie otrzymałaby prawa jazdy. Jaka szkodliwość społeczna czynu miałaby, była związana z tym, że taki kierowca by uczestniczył? Ile takich przypadków było w ciągu roku? No nieważne, uruchomiono całą machinę administracyjną, wprowadzono ten profil, w tej chwili uszczęśliwia się na siłę profilem w szkoleniu kandydatów na kierowców.
Tego typu działania, gdyby miały miejsce w biznesie, doprowadziłyby generalnie rzecz biorąc do krachu tego biznesu. Ja podam przykład supermarketu. Załóżmy, że jest supermarket, w którym jest dyrektor zarządzający, który powiedział: denerwuje mnie to, że klienci kradną, że generalnie są ubytki, musimy wdrożyć procedurę, żeby było zero kradzieży, zero ubytków. I co? Taki dyrektor zatrudnia ochroniarzy w liczbie równej ilości klientów. Za każdym klientem chodzi generalnie rzecz biorąc ochroniarz, który cały czas pilnuje, żeby ktoś ewentualnie nie ukradł tego batonika albo go ewentualnie nie zjadł. I co? I taki supermarket plajtuje, bo generalnie koszty związane z przeciwdziałaniem tym naruszeń są znacznie większe niż ewentualnie szkody wywołane przez te naruszenia. No ale cóż, tutaj ustosunkowałem się jak gdyby do pewnej całej takiej filozofii. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest ustawa o transporcie drogowym. Natomiast z punktu widzenia mnie jako przedstawiciela tego środowiska okazuje się, że w tej chwili, a tym bardziej po wejściu w życie tej nowelizacji, regulacje transportowe stanowić tam będą mniej niż 1/5 wszystkich przepisów. I z tej 1/5 ponad 3/4 będzie dotyczyło kar nakładanych na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy. No szanowni Państwo, od kiedy jest to ustawa o transporcie drogowym? To jest już ustawa o procedurach administracyjnych, o tym, co powinno generalnie znaleźć się w odpowiednich aktach wykonawczych. Generalnie prawo od średniowiecza przeszło pewną ewolucję. To w średniowieczu wskazywaliśmy, że kto zabija na przykład rycerza na koniu, podlega karze takiej a takiej, a jeżeli ten jest rycerz pieszo, to podlega innej karze. Jeżeli zabicia dokonał chłop pańszczyźniany, to kara jest taka, jeżeli inny rycerz, no to kara jest po prostu mniejsza. Drobiazgowa regulacja. Ewolucja prawa polegała na tym, że robi się normy syntetyczne, normy ogólne, które ewentualnie w drodze aktów wykonawczych się uszczegóławia. Tymczasem wymienienie aż 3 rodzajów nauki w szkole, drobiazgowo opisane w ustawie, podkreślam, w ustawie o transporcie drogowym, to nawet działalność transportowa nie jest tam tak określona, bo warunki do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego są raptem w 3 czy 4 przepisach i raptem jest to 5 punktów tak leciutko rozwinięty. Tymczasem tutaj kto może szkolić kierowcę zawodowego? Mamy kilkanaście w sumie przepisów na kilkunastu stronach. No powiem szczerze, mnie to przeraża. Ja się z taką filozofią tworzenia prawa nie zgadzam. I teraz tak, jako prawnik, może zły, ale mający jakieś tam doświadczenie, jak czytam te przygotowane przepisy, no to powiem szczerze, bardzo ciężko mi wyłapać ich sens, istotę. Natomiast co ma powiedzieć nieprofesjonalny, to znaczy może profesjonalny, ale nie mający wykształcenia prawniczego odbiorca tych przepisów, który zacznie czytać projekt ustawy, on się w tym pogubi. Nagle pojawia nam się, szanowni Państwo, ten profil, prawda? On nie jest zdefiniowany, gdzie on występuje. Dopiero po lekturze kilkudziesięciu stron, prawda, projektu, nagle patrzymy, że on nam się pojawia w ustawie o kierujących pojazdami. Profil zawodowego kierowcy znajduje się w ustawie o transporcie drogowym, natomiast zdefiniowany jest w ustawie o kierujących pojazdami. No dla mnie to jest, szanowni Państwo, szaleństwo. Ale dobrze, bo tu mi się pani redaktor, widzę, że jest oburzona, prawda? Już tutaj patrzę, jak już dostanę bana na występowanie w tego typu podcastach prawa drogowego i Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym. Dlatego może przejdę po prostu do poszczególnych rozwiązań i je króciutko zasygnalizuję. Posłużę się uzasadnieniem, nad którym ktoś się napracował i powiem szczerze, i nawet język jest tutaj ładny, ładnie się to, że tak powiem, czyta, jest to gigantyczna wykonana praca, tylko znowu, po co? No ale okej, doceniam tą pracę, samej lektury ustawy nie polecam, bo tutaj się nie zorientujecie bez, prawda, skakania, bez otwierania sobie kilku co najmniej aktów prawnych i cały czas porównywania, natomiast możecie o sens, prawda, tej nowelizacji jak gdyby wyczytać w uzasadnieniu. Zresztą mam tutaj pewne wątpliwości, jakie gdy przeczytałem uzasadnienie, bo albo, szanowni Państwo, ja czegoś nie wiem, nie pamiętam, może być, mam 60 lat, prawda, także już pewnie jakaś skleroza i tak dalej, albo w uzasadnieniu są pewne fakty po prostu nieprawdziwe podane.
Między innymi ze zdumieniem wyczytałem fakt, że zaproponowana zmiana jest doskonała dla kierowców wykonujących krajowy transport drogowy, bo nie będą musieli ubiegać się u głównego inspektora transportu drogowego o wydanie świadectwa kierowcy, bo inny dokument dostaną tutaj w tym momencie u starosty. No przepraszam, to jest według mnie jakaś bzdura, albo ja już mam całkowitą sklerozę. Otóż, szanowni państwo, świadectwo kierowcy wydawane tylko było dla kierowców z zagranicy, spoza Unii, z krajów EFTA, wykonujących międzynarodowy transport drogowy w polskich firmach. I to pozostaje. Nic się nie zmieniło. W związku z tym cały wywód i kilka akapitów poświęconych, jak to teraz się uprości tą procedurę, bo zamiast do głównego inspektora ci kierowcy będą chodzili do starosty, jest jakiś, przepraszam bardzo, co najmniej w tym momencie idiotyczny. Ponadto nie rozumiem z uzasadnienia, jak to będzie fajnie, że kierowcy nie będą musieli w tym momencie wozić ze sobą zaświadczeń o stanie zdrowia, prawda, o psychice, prawda, zaświadczeń, które wymagały służby kontrolne na drodze. Szanowni państwo, nie znalazłem, może źle szukałem i wtedy to odszczekam, jakiegokolwiek przepisu, który by uprawniał służby kontrolne do żądania tych dokumentów od kierowców. I tak mógłbym się znęcać nad tym uzasadnieniem, że jest oderwane od faktów, od rzeczywistości, od istniejącego prawa dosyć długo, ale przejdę po prostu do takiego enumeratywnego po prostu wymieniania tych nowych rozwiązań. Otóż jest pozytyw. Nie krytykuję tylko i wyłącznie, jest pozytyw. Tym pozytywem jest karta kwalifikacji kierowcy. No, jeszcze pracując w innym związku, w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego, prosiliśmy resort kilkanaście lat temu o wprowadzenie tego dokumentu, gdyż nie zawsze i nie wszyscy kierowcy spoza Unii wymieniali prawo jazdy na polskie krajowe prawo jazdy, tylko posługiwali się dokumentem z zagranicy. I teraz, aby mieć udokumentowany ten kod 95, a nie można go w zagranicznym dokumencie przecież wstawić, organ starosta nie może tam po prostu wziąć tego uprawnienia i nie wiem, nabazgrać długopisem, przybić pieczątkę czy w jakikolwiek inny sposób, potrzebny był inny dokument. Ten dokument się pojawił i to jest niewątpliwie pozytyw tej nowelizacji. Jeśli chodzi o doprecyzowanie i rozszerzenie wyjątków stosowania dyrektywy 2003/59, no szanowni państwo, jeżeli tutaj czytamy, że tutaj chodzi o jakieś przedsiębiorstwo ogrodnicze, które, prawda, w odległości 100 kilometrów, coś tam, nie będę was zanudzał, no bo to sobie przeczytacie. Jeżeli był to jakikolwiek problem społeczny wymagający doregulowania, no to przepraszam bardzo, to ja chyba o czymś po prostu nie wiem i ewentualnie oczekiwałbym po prostu danych, ilu to, że tak powiem, tych przedsiębiorstw ogrodniczych dotyczyło i jakie tutaj, że tak powiem, zyski będzie miała gospodarka narodowa ze względu na te doprecyzowanie tych wszystkich przepisów. Także zabawy dotyczące wieku kierowców, którzy wykonują przewozy na regularnych liniach komunikacyjnych w odległości 50 kilometrów, mające na celu rzekomo doprecyzowanie przepisów, też wydają mi się jakąś taką dziwną zabawą. Bo jeżeli takie przewozy mógł wykonać ktoś, kto ma prawo jazdy kategorii D1, to tym bardziej mógł, mając prawo jazdy kategorii D, w którym uprawnienie D1 się zamyka. Jest to, szanowni państwo, logika formalna. W związku z tym ja nie widzę tutaj potrzeby tego doprecyzowania. No chyba, że ktoś w ogóle ma jakiekolwiek problemy z czytaniem norm prawnych i ze znajomością, generalnie rzecz biorąc, chociażby kategorii prawa jazdy, jaka zawiera się generalnie rzecz biorąc w której. Także co do tego, no nie wiem, nie. Takim dosyć znacznym, teoretycznie idącym w dobrym kierunku, przynajmniej z punktu widzenia przedsiębiorstw transportowych i samych kierowców, którym ciężko jest po prostu uczestniczyć bezpośrednio w szkoleniach stacjonarnych, to mówię z punktu widzenia tych podmiotów, bo może z punktu widzenia ośrodków szkolenia to nie będzie dobra zmiana, ale z naszego punktu widzenia, czyli mówię transportowców, jest możliwość przeprowadzania szkoleń na odległość za pomocą urządzeń teleinformatycznych. I to należy zaliczyć na plus niewątpliwie tej ustawy. Natomiast powiem szczerze, mnie osobiście, jako osobę, która się tam w jakiś sposób zajmuje rynkiem, biznesem i tak dalej, dziwią kryteria i konieczność uzyskiwania dodatkowej zgody, gdzie to, żeby
uczyć za pomocą e-learningu będzie wymagało między innymi posiadania pojazdów, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres wymagany, tam 3 lat, prawda, posiadania na własność przynajmniej jednego pojazdu, a nie na przykład w innej formie, na przykład wynajętego, użyczonego itd., itd. Moim zdaniem to się w żaden sposób nie przekłada na jakość szkolenia, nie zapewnia prawidłowości prowadzenia tego szkolenia i jest sztucznym takim czynnikiem mającym na celu ograniczenia e-learningu tylko do tych najbogatszych i największych po prostu ośrodków szkolenia kierowców. Jeżeli tak, no to po prostu zapiszmy, że wymagana jest po prostu odpowiednia sytuacja finansowa, zdefiniujmy ją jako posiadanie kapitału i rezerw i tak dalej i zastosujmy proste kryterium, a nie jakieś cudowanie. Zresztą tak naprawdę te cudowanie, na przykład posiada pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii C, który nie jest starszy niż 10 lat, albo autobus, prawda, w zakresie kategorii D, który nie jest starszy 15 lat, to tak z punktu widzenia, tu się być może szkoleniowcy troszeczkę na mnie obrażą, ale to z punktu widzenia transportu drogowego są to pojazdy zabytkowe, tak naprawdę, ponieważ postęp techniki idzie tak naprzód, że wyszkolony kierowca na samochodzie ciężarowym, ja już nie mówię o ciągniku siodłym, ale na samochodzie ciężarowym, który ma 10 lat, a weźmy pod uwagę, że to jest kwalifikacja wstępna, czyli to nie jest nauka jazdy, tylko nauka do pracy w firmie transportowej, to ten kierowca znajdzie w tej firmie transportowej zupełnie inny pojazd, przynajmniej w tych firmach transportowych, które wykonują międzynarodowy transport drogowy. Może Państwo tego nie wiecie, ale generalnie w firmie pojazd używa się mniej więcej, bierze się w leasing i używa się maksymalnie do 3 lat. Później jego eksploatacja jest po prostu nieopłacalna, no bo trzeba na własny koszt prowadzić naprawy i tak dalej, i tak dalej. On nie spełnia po prostu norm, coraz to nowych norm wchodzących w zakresie ekologii, co jest związane na zachodzie, nie w Polsce, bo w Polsce nawet takie zabytki są zrównane z najbardziej ekologicznymi pojazdami, stawka opłaty jest taka sama, ale na zachodzie na to zwraca się uwagę. Także są to pojazdy tak z naszego punktu widzenia zabytkowe. Teraz to zatrudnienie na umowę o pracę wykwalifikowanej kadry, na umowę o pracę, no to także w dzisiejszych czasach, gdzie jednak są jakieś tam elastyczne formy zatrudnienia, to moim zdaniem jest takie petryfikowanie, konserwowanie po prostu no takiego rzemieślniczego podejścia do wykonywania szkolenia, no charakterystycznego dla lat 80., 70., czy nawet jeszcze pierwszej połowy 90. XX wieku. Tymczasem mamy lata 20. XXI wieku i warto by było troszeczkę w sposób nowocześniejszy podejść. Oczywiście sądzę, że tutaj Państwo będziecie mieli trochę inną w tym zakresie opinię. Niemniej jednak zostałem poproszony o w jakiś tam sposób skomentowanie czy przedstawienie tych wszystkich zmian. Tak patrzę sobie tutaj po tym uzasadnieniu, no oczywiście to, co o czym wspomniałem. Jeżeli będzie na przykład szkolenie okresowe lub kwalifikacja wstępna przeprowadzona w mniejszym wymiarze godzin niż to wynika z przepisów rozporządzenia, albo przez przedsiębiorcę, który nie posiada wpisu do rejestru, no sankcja będzie nakładana na kierowcę w postaci zabrania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Takie też możliwości zatrzymania bezpośrednio na drodze dostała policja. No budzi to moje, powiem szczerze, wątpliwości, no bo kierowca jest zatrudniony, jeździ bezpiecznie, a to, że miał mniej. Ale widzę, że tutaj chyba pani redaktor chce mi przerwać, bo za długo się rozgadałem, nie? Nie słyszę cię, Bożena. Tak, dopiero się włączyłam, przepraszam. Przerwać może nie, bo nie chciałabym, żebyśmy przerywali relacjonowanie w trakcie, więc ani nie jestem taka groźna, ani min nie robię, z prośbą, żeby to nie trwało dłużej niż 5, 8 minut, 7. Dziękuję. Słuchamy. Tak, tak naprawdę, Szanowni Państwo, no patrząc po tym wszystkim, co jest zawartym w projekcie ustawy, co zostało opisane w uzasadnieniu, no to tu zwróciłem uwagę na taki akapit. Karta kwalifikacji kierowcy będzie dokumentem potwierdzającym uprawnienie do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Osoby posiadające taką kartę będą potwierdzać kwalifikacje zarówno w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również w państwach trzecich, jak na przykład Ukraina, Rosja czy Kazachstan.
oh my God, prawda? Ukraina, Kazachstan czy Chiny, czy nawet Tajwan, prawda, mają w nosie, przepraszam bardzo, polskie badania lekarskie, czy też ewentualnie ukończenie świadectwa kwalifikacji. Naprawdę, wierzcie mi. W związku z tym jest to kolejny przykład takiego lania wody, prawda, w uzasadnieniu, które nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Powiem tak. Tych zmian jest naprawdę wiele, ale oprócz tego, co wskazałem, to żadna z nich nie zasługuje na głębszą uwagę. One po prostu utrudnią wam życie, one utrudnią wam prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, one utrudnią także uzyskiwanie uprawnień. Przepraszam, jeszcze jest jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, to, że egzamin nie będzie się odbywał w ośrodkach szkolenia, nie będzie go przeprowadzała komisja wyznaczona przez wojewodę, tylko żeby zdać egzamin, trzeba będzie udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. To zostało powiedziane, że w ocenie projektodawców ta zmiana spotka się z życzliwym przyjęciem i z akceptacją osób zainteresowanych. No mój Boże, jazda do tego WORD-u, który jest oddalony o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie kierowca mieszka, gdzie ukończył szkolenie, no faktycznie spotka się z przyjęciem. Ale czy życzliwym? Stawiam to pod znakiem zapytania. Zresztą samo przeprowadzanie tych egzaminów w formie elektronicznej, w ustawie nawet powiedziano, że będą to pytania zadawane w czasie rzeczywistym. No przepraszam, o ile w czas rzeczywisty ma znaczenie dla zasad ruchu drogowego, bo w czasie rzeczywistym podejmujemy decyzję, ustępujemy pierwszeństwa, jedziemy, zatrzymujemy się, prawda, czy jakąś inną decyzję podejmujemy w danej chwili, kiedy ona będzie podjęta za późno, to będzie za późno, dojdzie do zdarzenia, dojdzie do wypadku. Natomiast jeżeli kierowca ma się zastanawiać, kiedy powinien urządzić sobie przerwę czy dobowy odpoczynek i on ma ją w czasie rzeczywistym podejmować tą decyzję? No mój Boże, to jest chyba jakaś sztuka dla sztuki, żeby utrudnić po prostu zdobywanie kwalifikacji kierowcy i nie ma nic wspólnego z wymogami związanymi z rzeczywistością. Przepraszam bardzo za taki bardzo emocjonalny wywód, za bardzo krytyczną uwagę, ale powiem szczerze, na takie rzeczy nie ma mojej zgody. Oczywiście moja zgoda nie ma żadnego znaczenia. Ba, nie ma znaczenia to, co Państwo powiecie jako zainteresowane środowiska w trakcie prac sejmowych. No, ostatnie lata pokazały, że zdanie opinii publicznej, zdanie interesariuszy nie ma żadnego znaczenia, że wszystkie regulacje są przeprowadzane par force. Ja jeszcze nie znam żadnej regulacji pochodzącej z resortu infrastruktury, która w jakimś zakresie wskazywanych przez zainteresowane środowiska uległa zmianie w trakcie prac Sejmowej Komisji Infrastruktury czy też w Sejmie. Także nasze zdanie i to, co sobie pogadamy, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, bo te regulacje prawdopodobnie w takim, a nie w innym zakresie po prostu co do zasady wejdą. I jeszcze jedna rzecz. Na przedsiębiorców na przykład wykonujących transport drogowy nałożono obowiązek umożliwienia przeprowadzenia tego szkolenia okresowego. Na czym taki obowiązek ma polegać? Tego już po prostu nie wskazano. Ja przypomnę, że normy prawa pracy, no bo to generalnie jest jak gdyby norma zbliżona do prawa pracy, no bo jest jakiś obowiązek pracodawcy związany ze szkoleniem, są po prostu bardzo precyzyjne. Natomiast taki blankietowy przepis pozwoli na generalnie rzecz biorąc dowolną jej interpretację. I myślę, że tak, szkoda tylko, podkreślam szkoda, bo pewnie do was jako do ośrodków szkolenia, bo większość zainteresowanych osób jest tutaj z branży szkoleniowej, no to pewnie ten projekt na jakimś etapie, prawda, prac wewnątrz resortowych trafił do konsultacji społecznej. Natomiast do firm transportowych, do związków zawodowych kierowców ten projekt nie trafił. W ogóle nie mieliśmy możliwość wypowiedzenia się. Wypowiedzenia się oczywiście pro forma, bo i tak te nasze uwagi nie zostały były uwzględnione. A nawet więcej, być może zrobiono by nam wprost na złość. Ja odbieram na przykład likwidację odznaki zasłużony kierowca
właśnie jaki taki akt złośliwości. Organizacje przewoźników, konkretne osoby od lat występowały o tą odznakę. Występowały także związki zawodowe, natomiast resort uznaje to za niecelowe, za to, że były źle przesłanki skonstruowane, to zamiast zaproponować dobrze skonstruowane przesłanki, wywalają to w kosmos, żeby po prostu zrobić na złość panu X, Y, Z. Tymczasem ci, którzy mają do czynienia ze środowiskiem kierowców, wiedzą, jaką dumą napawało wśród starszych kierowców posiadanie tego typu odznaki nadanej w latach słusznie może minionych, prawda, i tych nieprawidłowych. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. Myślę, że nie tylko mnie poruszyło to wystąpienie i nie tylko w znaczeniu negatywnym. Emocje są, jak widać, ogromne. To nie jest ustawa i to nie jest projekt, wobec którego warto przechodzić obojętnie. Zobaczymy, jakie będą losy dalszej dyskusji. Nie ani naszą fundacyjną sprawą jest się do tego ustosunkowywać dziś, ani zwiększać bądź zmniejszać. Na pewno, jeżeli pan prezes Maciej Wroński nie będzie się pojawiał w naszych kolejnych debatach, to nie będzie to za naszą sprawą i za sprawą zakazów, żeby nie było takich wątpliwości, panie prezesie. Zdarza się, że nie ma czasu bądź ochoty. Załatwiłam w tej chwili prywatę naszych następnych spotkań. Nie będzie wypadało ani panu, ani nam odmawiać. Natomiast nie próbując komentować, jak państwo widzą, komentarz nasuwa się sam w trakcie omawiania tego projektu. Następne zagadnienia pewnie też nie mniejsze emocje wywołują, ale spróbujmy przetrwać jeszcze dwa wystąpienia informacyjne. Debatować będziemy 16 i w następnych terminach. Być może trzeba będzie przygotować jakieś wystąpienia, dokumenty, protesty bądź słowa wsparcia dla tego, co zostało w projektach zapisane. Poproszę pana Marka Górnego, który z pewnością nie mniej wnikliwie studiował projekt tej ustawy i na pewno emocji nie zabraknie, aczkolwiek informacji przede wszystkim, jak się spodziewam, także. Panie Marku, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Oczywiście w pełni popieram wnioski pana Maćka. Może nie jestem prawnikiem z wykształcenia, ale gdzieś tam kiedyś się o to otarłem. I chaos prawny i jakość tego dokumentu jest skandaliczny. Skupiłem się w temacie, domniemując, że pan Maciej przede wszystkim przedstawi tą ustawę, a więc nie sięgałem tam, skupiłem się w zasadzie na rozporządzeniu, na propozycji nowego całkowicie rozporządzenia, które znamy jako rozporządzenie o szkoleniu osób wykonujących przewozy drogowe z 1 kwietnia 2010 roku i tam to jest całkowicie nowy dokument i parę takich tylko punktowych rzeczy. Wybaczcie państwo, ale nie miałem możliwości przedyskutowania tego z innymi kolegami, czy poprawnie umie czytać, a niestety teksty prawne mają to do siebie, że czasami są w swojej zawiłości tak skonstruowane, że nie za bardzo wiemy po nawet kilkukrotnym czytaniu, o co chodzi. Wychwyciłem pewne rzeczy i tylko punktowo chciałbym zwrócić uwagę szanownego naszego grona na punkt. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że będziemy mieć PKZ, czyli profil kandydata na tego kierowcy zawodowego. No i tam zgodnie z tym wszystkim będzie wydawana ta karta w kierowcy i tym podobne rzeczy, kwalifikacji kierowcy. Tutaj zwracam uwagę, że pojawił się w rozporządzeniu, w załączniku do rozporządzenia w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy całkowicie nowy wzór wniosku. Na starych wnioskach, tych, których składaliśmy dotychczas dokumenty o prawo jazdy, tam była odpowiednia rubryczka i wypełnialiśmy to, to niestety, ale już nie przejdzie, będzie trzeba nowy wzór. I to generuje coś, co pan Maciej zaznaczył jako, że dobre samopoczucie kierowców to już było. Dlaczego?
myśmy poświęcali część czasu, nie szkoleniowego, a ekstra, zawsze na ostatnich zajęciach do pomocy w wypełnieniu, skompletowaniu dokumentów, które ma kierowca złożyć w urzędzie. No proszę zobaczyć, ale przeciętny chłop, jak dostaje jakiś druczek do tego, to musi się z 3 razy pomylić, więc pomagaliśmy wypełnić druk, przygotować, żeby to było wszystko sprawnie, ładnie. Dzisiaj ten kierowca będzie to musiał, jak się dowie w ogóle, że będzie musiał, złożyć to wcześniej. Wygeneruje to na pewno w pierwszym okresie totalny chaos i bałagan, no i wszystkie kłopoty. Ale wróćmy do naszych obowiązków, które nam się pojawiają w tej chwili w związku ze szkoleniem. Przede wszystkim tak, pobieranie PKZ-u, no więc tu mamy pewne doświadczenia, bo większość ośrodków to są ośrodki szkolenia kierowców, więc KK mają już doświadczenie, nie ma problemu. Następnie druk, który się pojawia, coś nowego, książka ewidencji osób szkolonych. Też znany nam ze szkolenia, ale tu będziemy musieli nową książkę założyć dla kierowców. Następnie wystawiamy kartę przeprowadzonych zajęć. Jest to dość ciekawy dokument, załącznik numer 4. Przyznam szczerze, dość specyficznie napisany, ale o tym może później. No i plus do tego zakładamy dziennik kursowy zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia. Musimy mieć dziennik. Też ciekawy druk, o którym powiem na koniec. Czyli przybywa nam dokument. Przybywa nam dokument. Dotychczas w zasadzie opieraliśmy się o dzienniki, plus do tego rejestry, które mogliśmy prowadzić elektronicznie i było to wszystko usankcjonowane. No niestety w tej chwili tych paragrafów nam troszkę urośnie. Najwięcej problemów, przyznam szczerze, zrodziło czytanie przeze mnie artykułu 13, nomen omen. I tutaj również prosiłbym i ukłon w kierunku pana Macieja o w tym artykule 13 rozporządzenia jest podpunkt ustęp 3, którego szczerze mówiąc nie za bardzo rozumiem. Bo zaczynam się czegoś albo bardzo złego domyślać, albo mamy, ja źle to interpretuję. Pozwolicie państwo, że zacznę od ustępu wcześniejszego, które jest też bardzo dziwnym, gdyż każde szkolenie okresowe musi obejmować co najmniej jeden moduł obejmujący zajęcia praktyczne. Pytanie, dotychczas szkolenia okresowe były oparte o część specjalistyczną, która szczerze mówiąc nie zawsze wymagała ćwiczeń, ale nie zajęć praktycznych. Czyżby groziły nam w szkoleniach okresowych jazdy? Pytanie. Nie mam odpowiedzi, bo dalej nikt tego nie wyjaśnia. Na czym mają te zajęcia polegać? I ustęp ten 3. Pozwolę sobie to zacytować. Jednorazowo można przeprowadzić nie więcej niż, brakuje tego słówka, ale domyślam się, że tak powinno być, 2 moduły szkoleniowe, szkolenia okresowego w dniach następujących kolejno po sobie, czyli 2 dni szkolenia, dzień przerwy, 2 dni szkolenia, dzień przerwy, 5 dzień. Proszę państwa, czemu ma służyć ta przerwa? Nie wiem. Natomiast no, miejmy świadomość, że rolą kierowcy jest jeżdżenie. Z tego żyje, za to mu płacą i tego wymaga od niego przedsiębiorca. Natomiast my fundujemy jakiś dłuższy urlop, bo to dotychczas zamykało się w 5 dni, a więc można było powiedzmy w różnych okresach wygospodarować, szczególnie u kierowców transportu międzynarodowego jest to problem dość istotny, te 5 dni, żeby to zrobić rzetelnie. Natomiast w tej chwili to się przedłuża nam do tygodnia. Nie wiem, być może się mylę. Tym bardziej, że jasnością jest, że w jednym dniu więcej niż jeden moduł nie możemy zrobić, 7 godzin. Fajną rzeczą są skrócenia. Rzeczywiście, nakładanie się pewnych szkoleń, tak jak kursy ADR-u czy przewozu zwierząt, wypełnia treści, które są zawarte w naszych szkoleniach okresowych i rzeczywiście możliwość skrócenia nawet dość istotnego, bo w szkoleniach okresowych aż o 14 godzin możliwość,
No przyznam szczerze, że natomiast martwi mnie 5-letni okres uznawalności tych szkoleń, gdyż przez 5 lat w tym kraju to się tak dużo zmienia, że być może te uprawnienia ADR to już są demodę. Artykuł 15 polecam. 16 artykuł tego rozporządzenia. O ile zakłada się, że wykłady i wykłady wspomagane programami komputerowymi, znane na przykład naszym EKZ-em, są prowadzone przez, i tak jest zapisane w rozporządzeniu, pod nadzorem trenera wykładowcy, jest zrozumiałe. Nie rozumiem tylko, że nowy rodzaj szkolenia, czyli ten e-learningowy na odległość, szkolenia na odległość, jest nadzorowany przez ośrodek. Pytanie. Ośrodek jest instytucją. Czy pani sekretarka, która jest pracownikiem tego ośrodka, będzie mogła nadzorować to szkolenie? W ogóle, jak chodzi o kwestie w ogóle szkolenia tego na odległość, to rozporządzenie, pomimo zapowiedzi tego, że w swojej treści zawiera, to są artykuł 2, ustępy 4, 5, nic nie pisze. Nie wiemy ile, nie wiemy jak. Zeszłoroczna prezentacja projektu tych zmian, bo to jest jakby konsekwencja tego, co się już w zeszłym roku pokazało w marcu, wykazywała tylko częściową realizację w systemie zdalnym. Część była natomiast praktycznie. Gdzieś między literkami pojawia się takie sformułowanie, ale nadal nie wiemy, na czym ma to szkolenie polegać. Ile godzin, w jakim formie, czy wykładu, czy nadzoru, w jaki sposób to nadzorować. O ile pan Maciej mówi tutaj o półgodzinnym czy godzinnym skróceniu i zabraniu karty, to tu jest mina wielkości do wysadzenia czołgu. Bo jeżeli nie znamy, jak to kontrolować, no to będzie tragedia. Zmianą również, proszę państwa, jest tutaj taka rzecz w artykule 17, że dotychczas świadectwa kwalifikacji można było wystawić tam dzień, dwa po zakończeniu zajęć, szczególnie przy dużych grupach to ułatwiało obsługę biurową. Natomiast w tej chwili data zakończenia ostatnich zajęć będzie równoznaczna z datą obowiązkowego wykończenia. Proszę, zwracam również uwagę szanownego grona na zmiany w programie szkolenia. Są dość istotne, jest ich dość dużo. Trudno je omawiać, bo rzeczywiście ja sobie je powykreślałem. Są rzeczy zmienione w treści, w punktach. Trzeba w załącznik jeden wziąć po prostu, grzecznie mówiąc, pod lupę, stary, nowy i wykreślać sobie, co jest nowe, co jest zmienione, co się w treści zmieniło. Wobec tego, do tego zachęcam. Dlaczego? Ponieważ szkolenie niezgodnie z aktualnym programem będzie bardzo poważnym naruszeniem, które może właśnie skutkować i dla kierowców, i dla samych przedsiębiorców, no bo nadzór stwierdzi, że szkolenie odbyło się niezgodnie z aktualnym programem. Więc nasze programy muszą być aktualizowane zgodnie z tym wszystkim. I kończąc, parę wniosków. Pierwsze, przepisy wykonawcze są bardzo niskiej jakości, mają poważne braki, nie są zrealizowane w tym zapowiadane, zarówno w ustawie, gdzie minister został zobowiązany do określenia wymiaru czasu, godzin, formy szkolenia tego na odległość. Zarówno w rozporządzeniu jest to zapowiedziane, że rozporządzenie to zawiera. Nie znalazłem, być może się mylę, ale chyba po kilkakrotnym czytaniu to powinienem to znaleźć. Następnie, zwiększona biurokracja w biurze. Książka ewidencji, karta, dziennik. Zarówno w karcie, jak i w dzienniku będą musiały być podpisy. Więc będzie trzeba rzeczywiście troszkę bawić się z tymi rzeczami. Rejestr modułów.
nowa rzecz, którą będziemy musieli tutaj jakby wprowadzić. Proszę Państwa, wzór karty kompletnie niedopracowany, zrobiono takiego uniseksa, czyli pasuje do wszystkiego, czyli nie pasuje do niczego. No bo na przykład, no proszę mi powiedzieć, po co w szkoleniu okresowym numer rejestracyjny pojazdów szkoleniowych? Zrobiono całą plejadę rodzajów kwalifikacji, zapominając zaznaczyć, że te niepotrzebne trzeba skreślić. Zresztą zrobiłem mały test na kolegach, co to znaczy soc. No to długo główkowali, gdyby się nie domyślono, na czym polega. Natomiast również dwukrotnie w karcie we wzorze dziennika wprowadzono dwukrotnie zapis godzina rozpoczęcia. No chyba chodziło o godzinę zamknięcia, więc drugi jest niedopracowany, jest bardzo niechlujnie zrobiony ten dokument. Reasumując, w pełni popieram to, co powiedział pan Maciej Wroński. Dobrze, to nie wiadomo komu zrobiono, ale na pewno ani kierowcom, ani nie. Pozytywnie oceniam natomiast możliwość zdawania w WORD-zie tychże egzaminów za mniejszą cenę, bo dla mnie jest to duże. Nigdy nie byłem wielkim ośrodkiem, w tej chwili w ogóle nie prowadzę, ale nadal kontynuowany jest spec przez innego kolegę. Nie mieliśmy wielu klientów, mieliśmy 3-4. Wysokie koszty pokrycia kosztów egzaminów były zawsze barierą. Dzisiaj te 30, czy tam w ustawie zapowiadane nie więcej niż 60 zł będzie łatwiejsze. Przeprowadzenie szkolenia w miejscu blisko kierowcy będzie na pewno dogodnością, bo to 140 godzin. Jednorazowa przy tym wyprawa do tego WORD-u może nie załamie. Myślę, że to jest do załatwienia. Jeszcze raz zaznaczam, to wszystko trzeba przedyskutować. Ja muszę się spotkać, szczerze mówiąc, z kolegami, żebyś może się mylę, może czegoś nie dopatrzyłem. W każdym razie niepokojące są pewne zapisy, a szczególnie te, które są takie dla mnie niejasne co do właśnie tych zajęć praktycznych na szkoleniach i tej jednodniowej przerwy w procesie szkolenia, której nie wiem, jak umieścić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie Marku. To pańskie wystąpienie to dowód na to, że warto o tym, czym się zajmujemy, rozmawiać, warto informować, skoro najwybitniejsi eksperci w kraju mają pytania, mają wątpliwości, nie mówiąc o zastrzeżeniach. I myślę, że zechcą ustawodawcy tego wszystkiego wysłuchać. My, pozostając przy formule informacyjnej i starając się to zrobić, myślę, że jakby zakończymy tę naszą dzisiejszą prezentację wystąpieniem pana Tomasza Matuszewskiego. Bardzo proszę, pewnie emocji nie zabraknie, ale spróbujmy przynajmniej do momentu, kiedy Sejm zajmie się tymi projektami, jeszcze troszkę wytrzymać. Bardzo proszę, panie Tomku. Bardzo dziękuję zarówno za zaproszenie, jak i teraz za głos. No trudno mi od emocji się powstrzymać, bo przypomnę, kiedy wprowadzono w Polsce obowiązek szkoleń kierowców zawodowych, a było to z początkiem roku 2002, powierzono to zadanie WORD-om, abstrahując już od mojej oceny, czy lepiej, czy gorzej ten egzamin WORD-y zdawały z organizacji zajęć, z doboru wykładowców do tematyki, no to przynajmniej jeśli chodzi o moją skromną osobę, cały czas towarzyszę temu zjawisku, jakim jest szkolenie kierowców zawodowych i nie ukrywam, miałem większe nadzieje, zdecydowanie większe nadzieje na te zmiany, które no są sprowokowane zmianami w dyrektywie o szkoleniu kierowców zawodowych, czyli tym zjawiskom, które miały miejsce w roku 2018. Cały czas gdzieś pobrzmiewa w mojej ocenie staroświeckość tych regulacji,
Jeżeli porównuję dyrektywę z 76 z dyrektywą z 2003, zmianami 2018, to wiedząc mniej więcej, co potrzebne jest kierowcy, jakoś nie dostrzegam tejże wrażliwości na to, co powinno być materiałem szkoleniowym dla tej grupy zawodowej obecnej na drodze przez 9-10 godzin dziennie, 5-6 razy w tygodniu. Spodziewałem się dużo, szczególnie, że przy projekcie było dużo tajemniczości. Ja już nie chcę wspominać, od kiedy ten projekt się rodził, natomiast zupełnie niepotrzebnie był chowany i powtarzając za szanownymi poprzednikami, no brakowało tutaj tej debaty wśród tych, którzy mogliby, czy z racji doświadczenia w prowadzeniu działalności transportowej, czy też doświadczenia szkoleniowego, no pokazać te obszary, które warto by było zawrzeć. Nie? Typowo niestety, teraz odniosę się do całości, taka urzędnicza regulacja i to właśnie w tym znaczeniu, o której Maciej Wroński powiedział, że no, boimy się na coś pozwolić, bo na pewno jakbyśmy na coś więcej pozwolili, dali trochę wolności, to ktoś będzie to próbował wykorzystywać. Nie, no, no, nie wierzę w to, żeby ta wzmacniająca ogromnie restrykcyjność ustawa przyniosła skutek, a być może Maćku, to takie skreślenie odznaki wzorowy kierowca, co też mnie bardzo zabolało, bo towarzyszy mi zawsze to przekonanie, że pokazując dobre przykłady, też uczymy, nie? Po drugie, no, dowartościowujemy tych, którzy są dobrzy. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego to właśnie jednym pociągnięciem zostało skreślone. Tym bardziej, że ja bym raczej takie rzeczy rozwijał, prawda? Nie tylko centralnie, ale nawet w poszczególnych województwach. Na Mazowszu była taka inicjatywa w 2008 roku właśnie takiego konkursu na najbezpieczniejszego kierowcę ciężarówek, autobusu i chyba tutaj mamy dowód pierwszego takiego błędu. Ja zostałem poproszony przez panią prezes, żeby też ograniczyć, bo mgaduła się do przede wszystkim tematyki egzaminu. Przypomnę tutaj słuchaczom oczywiście, no bo paneliści na pewno o tym wiedzą, zresztą większość słuchaczy również, że egzamin dotyczy tylko części kursów kwalifikacyjnych, nie dotyczy szkoleń okresowych i egzamin ma formę teoretyczną i egzamin no, do dziś i dziś, no bo przecież cały czas rozmawiamy o projekcie, jest organizowany przez komisję. Znaczy inaczej, jest w ośrodku szkolenia w OES-ie, a przeprowadza go komisja powołana przez wojewodę. Tutaj jest zmiana, prawdopodobnie wynikająca, przynajmniej oceniając funkcjonowanie Komisji Mazowieckiej, z pewnych niewydolności. Wielokrotnie, czyli nie raz, ale może też nie 50. Odbierałem telefon oburzonego kierownika firmy, który miał kłopot z ustaleniem terminu egzaminu, a mając go ustalonym, często miał go zmienianym. Więc być może to towarzyszyło projektodawcom, żeby przenieść to do tych 73 wordowskich lokalizacji, bo tyle na dziś mamy tych lokalizacji. Prawda? Czyli te 49 macierzystych plus wszelkiej maści oddziały terenowe WORD-ów, które w międzyczasie zdążyły powstać. Starając się jeszcze może poprzedzić te szczegóły myślą ogólną, my w ogóle mamy dziś problem z formułą egzaminu teoretycznego.
I ten problem dotyczy zarówno kierowców, jak i instruktorów, egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy i kierowców zawodowych. Tu bardzo brakuje takich myśli, co powinien zawierać ów test, i to nie w zakresie formy, o której też tutaj już Maciej powiedziałeś, tylko właśnie w zakresie doboru zagadnień, które powinny być przedmiotem sprawdzania, no tak jak rozumiemy, wiedzy. I na pewien sposób może dobrze się dzieje, i tak jak tutaj też koledzy wyciągali pozytywy, że ten projekt ustawy również dość istotnie, o czym za chwilę powiem, próbuje dokonać zmian w tworzeniu pytań egzaminacyjnych, chociaż nadal nic nie mówi o teście egzaminacyjnym. Nasza debata od wielu lat dotycząca pytań egzaminacyjnych zupełnie nie obejmuje problemu, jak z tych pytań ma być generowany test, jaka ma być jego struktura, jakie dziedziny mają być bardziej, jakie mniej akcentowane, jakie pytania mają być bardziej punktowane, a jakie mniej. I nie ma tutaj korelacji ze zjawiskami, które realnie towarzyszą nam na drodze. Szanowni słuchacze, nie chcąc zanudzić, parę takich myśli, które no, albo będą powtórzeniem tego, co mamy, albo będą tym, co ma być. Egzamin ma się składać z 30 pytań, 20 pytań podstawowych, 10 pytań specjalistycznych. Ma być przeprowadzany przez każdego egzaminatora. Na razie referuję projekt w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Żeby zdać część podstawową, trzeba odpowiedzieć na 16 z 20, a żeby zdać część specjalistyczną, trzeba odpowiedzieć na 5 z 10. Tych pytań ma być nie więcej niż 1500 i tworzeniem tych pytań ma się już zajmować wyłącznie komisja weryfikacyjna. Projekt ustawy kończy bowiem definitywnie, nie tylko to, co teraz powiem, odnosi się do samych pytań dla kierowców zawodowych, tylko w ogóle do wszystkich pytań, kończy etap dostarczania propozycji pytań przez szeroko pojętą stronę społeczną, prawda? Jeśli ten projekt w tym brzmieniu wejdzie w życie, za tworzenie i weryfikowanie pytań będą odpowiadać wyłącznie członkowie komisji weryfikującej. No i trudno dzisiaj oceniać, jaki będzie skutek tego przedsięwzięcia. Dziś mamy raczej tylko referować, a być może w czasie debaty, czy w Sejmie, czy potem przy rozważaniu o treści projektu rozporządzenia z przedstawicielami resortu jako strona społeczna. Ten egzamin ma być prowadzony z wykorzystaniem systemu wordowskiego, czyli ma być poddany temu reżimowi tworzenia pytań w czasie rzeczywistym. No i ja się tylko podpisuję głęboko pod tym, co tutaj już Maciej Wroński powiedział, że to nie ma tutaj takiego znaczenia, jak na przykład znaczenie ma kwestie ustąpić pierwszeństwa, czy nie ustąpić, zahamować, czy przyspieszyć, prawda? Tutaj to nie musi mieć takiego wymogu. Rozumiem, że komuś bardzo zależało na tym, żeby to było w tym systemie, który jest w Wordzie. Zresztą podobnie się stanie zgodnie z zapisami tego projektu z egzaminem weryfikacyjnym egzaminatorów. Do dzisiaj egzamin egzaminacyjny weryfikujący kwalifikacje egzaminatorów nie jest prowadzony w oparciu o system Wordu, jest prowadzony w oparciu o inny system, natomiast ta ustawa też w tym zakresie dokonuje bardzo istotnej zmiany i też mam nadzieję, że było to dość gruntownie przeanalizowane, chociażby pod kątem tego zwrotu, który projekt zawiera, czyli te pytania zarówno dla kierowców,
I to jest pewnego rodzaju nowość. Jak i też pytania dla egzaminatorów, i tu nowości nie ma, nie będą stanowiły informacji publicznej. Za ten egzamin kierowca będzie płacił kwotę nie wyższą niż 60 zł. Rozporządzenie przewiduje kwotę 30 zł. Liczba kierowców poddawanych egzaminowi nie będzie mogła być większa niż 20 osób. Każdy z egzaminatorów wyznaczony przez dyrektora, i to mnie trochę dziwi, niezależnie od posiadanych uprawnień do egzaminowania, będzie mógł taki egzamin przeprowadzać. I tu troszeczkę się boję, no jak egzaminator, który nie widział nawet ciężarówki, bo autobusem mógł się przejechać gdzieś tam w komunikacji publicznej, no będzie egzaminował kierowcę zawodowego. Podnosiłem to w rozmowach z przedstawicielami resortu, ale na razie ten zwrot egzaminator przeprowadza, no trochę jest niekompatybilny z dotychczasowymi i dzisiaj obowiązującymi w tym zakresie przepisami, czyli to, co ma być w stosunku do tego warunki, żeby dzisiaj być członkiem komisji egzaminującej kierowców zawodowych. Po zaliczeniu egzaminu, czyli uzyskaniu wyniku pozytywnego, dyrektor WORD-u będzie wydawał świadectwo kwalifikacji zawodowej i będzie to się działo poprzez aktualizację profilu, no do tego profilu kierowcy zawodowego, tego w skrócie PKZ-u, no do momentu, do którego nie zostanie uruchomiona centralna ewidencja kierowców i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie zostaną pod nią skutecznie podpięte. Warto w tym momencie powiedzieć, że egzamin będzie miał formę alternatywną, pisemną, czyli papierową, dla uczniów, i ten egzamin będą prowadzili egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jest oczywiście tutaj podana alternatywa, że ten egzamin prowadzony przez okręgową komisję egzaminacyjną też będzie mógł mieć formę elektroniczną, no ale z mojej wiedzy, no tutaj jak gdyby przygotowań nie słyszałem, żeby były, więc myślę, że to początkowo będzie papier. No i trochę te dwa tryby mnie zastanawiają, no bo w sumie uprawnienie będzie jedno, natomiast mamy ten podział na WORD i mamy podział na OK, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, no ale być może to tak ma funkcjonować i to będzie jakoś tam działać. Myślę, że bardzo tutaj akurat popieram ten moment, o którym już, który już zasygnalizowałem, mianowicie Komisja Weryfikacyjna Pytań przestanie działać w oparciu o regulamin, tylko będzie działała w oparciu o rozporządzenie. I tu powiem, że pomimo tego, że to jest taki lapidarny zwrot, ale bardzo się ucieszyłem, gdy zobaczyłem, że twórcy pytań poza kwalifikacjami potwierdzonymi różnymi uprawnieniami będą musieli mieć doświadczenie w kierowaniu pojazdem. Ponieważ jeżeli cokolwiek zarzucam twórcom różnorakich pytań, to właśnie ową urzędniczość, tak? Często pytania są nietrafione, bo niepotrzebne zupełnie ani kandydatowi na kierowcę, ani na instruktora, ani egzaminatora, ani kierowcę zawodowego. To jest tutaj ciekawe. Nie wiem, kto na to wpadł, trochę się uśmiecham, bo przecież to się by wydawało oczywistością, że pytania powinni pisać również praktycy, albo przynajmniej wnosić do nich wkład inspirujący. Natomiast no, komisja tworząca pytania wszystkie no, rzeczywiście ma już funkcjonować lepiej. Czy będzie lepiej, nie wiadomo, bo ten projekt rozporządzenia jest dosyć na razie taki uproszczony i myślę, że on jednak będzie podlegał zmianom. Marszałek będzie miał nad tymi egzaminami nadzór, natomiast nie doczytałem się explicite, czy marszałkowi będzie nadane prawo unieważniania w wyniku egzaminu, jeżeli stwierdzi, że egzamin został przeprowadzony z jakichś przyczyn w sposób niewłaściwy.
No ale tak jak powiedziałem, jest to dopiero projekt. Będziemy pewno dyskutować w podkomisji czy komisji i podzielając też niestety głos Macieja, że dyskutować będziemy długo i wszyscy ze sobą się zgodzimy, ale niewiele się pewno zmieni. Cały czas liczę na to, że, czy może inaczej, powtórzę, że Kartagina musi być zburzona kiedyś. I teraz na koniec. Czego brakuje? No, brakuje właściwej proporcji pomiędzy teorią i praktyką. To jest moim zdaniem cały czas ogromny ból. Jak temu kierowcy, czyli praktykowi, dać na etapie szkolenia i na etapie sprawdzenia kwalifikacji, nawet może tutaj celowo omijam sformułowanie egzamin, szansę i zapoznania z wiedzą aktualną, to jest to, co tutaj też padło, no nie można kierowcy uczyć na 10-letniej ciężarówce ani 15-letnim autobusie. No ktoś, kto to śledzi, no doskonale sobie zdaje sprawę, że tu postęp ma formułę ciągu co najmniej geometrycznego, jak nie czegoś bardziej innego. Myślę, że dojdzie do sytuacji, mnie jako pracownikowi WORD-u w latach 2003-2004 udało się wpleść pewne elementy realnej praktyki, to był pilotaż i rzeczywiście mówiąc o tym zadowoleniu kierowców, to ja je wtedy widziałem, prawda? Czyli człowiek przychodzący na szkolenie kierowcy zawodowego, mający kontakt z nowoczesną ciężarówką, wyposażoną jak na ówczesne czasy we wszelkie nowoczesne urządzenia, no mówiąc zarządzania tym autem i wykorzystywania potencjału tego auta, zarówno w obszarze ekologii, jak i ekonomii, jak i wydajności, no rzeczywiście miało duży sens. Dla żartu, ale dla informacji, to prawie, że nie odsądzono mnie wówczas od czci i wiary, że coś takiego było robione. Niemniej z uporem maniaka twierdzę, że kierowcy jest potrzebna jednak o wiele więcej praktyki i o wiele mniej teorii i nie może to trwać tyle czasu, jak tutaj już było powiedziane, te 6 miesięcy, czyli czy 280, czy 140, to trzeba zdecydowanie skrócić. Egzamin uprościć, uczynić go jak najbardziej wcelowanym w tą część wiedzy, która kierowcy rzeczywiście jest potrzebna. Bardzo dziękuję. Patrzę na zegarek 12:15, tak sobie założyłem. Pani prezes. Bardzo dziękuję. Ja tutaj robię trochę za, nie wiem, czarną owcę, czarnego konia, czy jeszcze coś gorszego, ale nie jestem taka straszna, nie cenzurujemy się wzajemnie, a troszeczkę przetrzymuję teraz Państwa, naszych mówców emocje, żeby poprosić na zakończenie, jeśli oczywiście mają Panowie taką potrzebę, o jakąś minutową, półtora minutową wypowiedź bądź odniesienie się do czegoś, co uważacie za istotne, ponieważ mamy jak się wydaje, zwyczaj, że jakby nie zamykamy naszym panelistom ust w momencie, kiedy skończą swoją wypowiedź. Kończymy rzeczywiście, czy zbliżamy się do końca do dzisiejszego spotkania i jeżeli jakieś uzupełnienie, jakiś wniosek, jakaś puenta się Panom nasuwa, to bardzo proszę. Panie Macieju, czy Pan chciałby jeszcze skorzystać z tej szansy, żeby do naszych słuchaczy się zwrócić? Minuta. Myślę tak, że przetrzymamy i tak te wszystkie trudności i problemy i bariery, na które nie mamy wpływu. Pewnie tak jak to zasugerował Tomek, Kartagina musi zostać zniszczona, czy tak jak kiedyś udało się na pewien czas zniszczyć głupoty w zakresie szkolenia i egzaminowania polegające na wielogodzinnych naradach instruktorów, egzaminatorów na temat, czy pachołek ma być na linii, przed linią, czy za linią. To powróciło niestety znowu, powraca ze zdwojoną siłą, ale za jakiś czas też damy sobie z tym radę. Może akurat nie ja, życzę Tomkowi, życzę, no może także nie pan Marek Górny, ale przyjdą inni, którzy wreszcie posprzątają, zamiotą, prawda, i na jakiś czas przywrócą
zdrowy rozsądek. I tego wszystkim chcę tutaj życzyć. Bardzo dziękuję. Panie Marku. Ja może powiedziałbym tylko jedno słowo, że nawiązując do poprzedniego. Róbmy swoje. Róbmy to w przekonaniu, że robimy coś dla ludzi, z potrzebą dla ludzi, nie do końca poddając się, powiedzmy, tym presjom takim urzędniczym. Prawo niestety zamieniło się w instytucję. Mamy to z prawem o ruchu drogowym, ustawą o kierujących i szeregiem innych rzeczy. Dziękuję bardzo, panie Tomku. Oby dyskusja była w Sejmie, a potem gdzieś indziej. Mówię bardziej tutaj Sejmie w sensie ustawy, a gdzieś indziej w sensie rozporządzenia. Oby ta dyskusja prowadziła z obszarów abstrakcyjnych, teoretycznych ku najbardziej realnym. Oby słuchani byli fachowcy. No i oby rzeczywiście towarzyszył nam taka wola towarzyszyła, to jest to, co i Maciej, i Marek tutaj powiedzieliście, że robimy to nie dla robienia, tylko robimy to po to, żeby jakaś gałąź naszej gospodarki, jakaś część naszego życia zawodowego rzeczywiście była wykonywana z pożytkiem dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Szanowni panowie, szanowni państwo, którzy nas słuchają. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza dyskusja, której nie zabrakło emocji, ale też bardzo trafnych, ważnych uwag i informacji, zachęci do czytania i do śledzenia tego, co się z ustawą będzie działo. Ten informacyjny etap dzisiaj zamykamy. Jeżeli uważają państwo, nasi słuchacze, że warto, żeby inni tego posłuchali, to przypominam, że będzie to możliwe na YouTubie i w innych formach i to, że dyskutowaliśmy dzisiaj, może zostać odtworzone. Na zakończenie chciałabym powiedzieć, czego nie przypomniałam na początku, że zazwyczaj te nasze spotkania organizuje, tak jest i tym razem, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowych, Polski Plaster Edukacyjny oraz dwie redakcje, El-Instruktora i tygodnika Prawo Drogowe & News. Zapraszam jednocześnie na najbliższy czwartek, 2 września, na debatę na Ratuszowe, już klasyczną, już odbywaną zawsze w czwartki, co 2 tygodnie. Rozpoczynamy po przerwie wakacyjnej. Tym razem odejdziemy trochę od tematów transportu drogowego na rzecz egzaminów. Tematem będzie egzamin na kategorię C i C plus E po 6 września 2021 roku. Zapraszam, bo to bardzo ważne elementy. W naszych informacjach znajdą państwo i zaproszonych gości, przedstawicieli boardów, będą i dyrektorzy boardów, będą egzaminatorzy i egzaminatorzy nadzorujący i wydaje się, że warto tego posłuchać. Natomiast już dziś zapowiadam na 16 września spotkanie z panią redaktor Jolantą Michasiewicz, która wróci do ustawy o transporcie. Mamy nadzieję, że ten głos, który dzisiaj przedstawiliśmy i ten, który pokażemy i te wystąpienia, które się pojawią 16 września, zostaną wysłuchane przez osoby decydujące o naszej przyszłości, o przyszłości transportu drogowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za to, że nasze emocje, choć silne, były kontrolowane dzisiaj i oby tak się za każdym razem działo. Dziękuję bardzo.